Cześć, witajcie w moim sklepie ze zdrową żywnością Detektyw Zdrówko. Ja nazywam się Rachela i dzisiaj chciałabym z Wami porozmawiać o bardzo ciekawym oleju, a mianowicie oleju z pestek dyni. Jest to olej należący do grupy olejów tłuczonych na zimno, olejów roślinnych. Już kilka takich filmów na temat olejów roślinnych pojawiło się na moim kanale. Na szczęście tych olejów mamy ogromne bogactwo i jest wiele gatunków olejów roślinnych, które są bogate we właściwości, bogate w składniki odżywcze, o których warto jest sobie porozmawiać. I dzisiaj właśnie chciałabym co nieco powiedzieć o oleju dyniowym. Olej z pestek dyni jest tłuczony oczywiście, tak jak sama nazwa wskazuje, z pestek dyni oleistej. I te pestki w takim procesie zimnego tłuczenia, czyli w niskiej temperaturze, są poddawane obróbce mechanicznej i w tym procesie pozyskiwany jest właśnie olej dyniowy. Olej dyniowy w takiej formie nierafinowanej, takiej surowej, będzie miał bardzo ciemny kolor. Tutaj jego barwa będzie taka ciemnobrązowa, można nawet powiedzieć tak lekko opalizująca w takie bordo. To jest bardzo ciemny olej i dodatkowo on ma też bardzo ciekawe walory smakowe. Ponieważ na pewno trzeba powiedzieć o tym, że na tle innych olejów roślinnych olej z pestek dyni będzie olejem bardzo smacznym, ponieważ ma takie wyczuwalne nuty orzechowe. Jest dość w smaku przyjemny, nie ma takiego zagrożenia, że tak jak w przypadku innych olejów roślinnych bardzo często rezygnujemy z ich używania właśnie z powodu tego, że mają dość trudne smaki. Na przykład olej z czarnuszki, on jest niesamowicie wartościowy, ale jego smak jest bardzo trudny. I tutaj przy oleju dyniowym tego zagrożenia nie ma. Olej dyniowy, na pewno trzeba jego właściwości podzielić ze względu na to, jakie ma substancje w sobie zawarte. I na pewno na pierwszy rzut musimy sobie powiedzieć o tym, że on jest bardzo bogaty w witaminę E. I bardzo bogaty, to znaczy, że na 100 gram takiego oleju możemy mieć nawet 150 mg tej witaminy E. To jest dość duża zawartość na tle innych olejów roślinnych. Witamina E oczywiście jest przeciwutleniaczem, jest bardzo cenna dla naszego organizmu, więc tutaj warto na nią zwrócić uwagę. Dodatkowo oczywiście olej dyniowy zawiera też inne witaminy rozpuszczalne w tłuszczach, takie jak witaminy A czy witaminę D. Więc to też warto sobie gdzieś tam w pamięci odnotować. Ale takimi cennymi roślinnymi substancjami, które są zawarte w oleju dyniowym, będą fitosterole oraz skwalen. O skwalenie też osobno będę musiała Wam na pewno kiedyś nagrać filmik, bo to jest bardzo ciekawa substancja roślinna. Ale teraz chciałabym się troszeczkę skupić bardziej właśnie na tych fitosterolach, no i oczywiście na zawartości kwasów nienasyconych tłuszczowych, które są też w oleju dyniowym, bo jeśli chodzi o kwasy nienasycone, to tutaj musimy brać pod uwagę to, że ich mamy w diecie ogólnie jako społeczeństwo, szczególnie w Europie, i szczególnie w naszej części Europy tych kwasów nienasyconych nie spożywamy tak dużo, jak powinniśmy. Wielu już naukowców i osoby, które zajmują się zdrowym odżywianiem, zwraca uwagę na to, że często ten niedobór tych kwasów nienasyconych jest przyczyną wielu chorób cywilizacyjnych. I tutaj nie tylko właśnie te kwasy nienasycone, ale również właśnie w tym połączeniu z fitosterolami roślinnymi będą na pewno miały korzystny wpływ na zapobieganie tych chorób cywilizacyjnych. I tutaj mówimy oczywiście o kwasach omega-6 i omega-9 i można powiedzieć sobie, że jest bardzo wysoka zawartość tych kwasów, ponieważ tutaj możemy powiedzieć, że nawet do 77 gramów na 100 mg oleju, 100 gramów oleju, to będą właśnie same te kwasy nienasycone, więc to będzie bardzo wysoka zawartość. I teraz jakby tak analizować działanie oleju dyniowego na nasz organizm, to też musimy sobie spojrzeć tak na różne grupy naszych organów, które ten olej wspiera. I tutaj pierwsza rzecz, która jest bardzo ważna, to jest tak naprawdę skierowana troszeczkę bardziej do mężczyzn, ponieważ olej dyniowy i te fitosterole mają taką właściwość zapobiegającą i wspierającą leczenie przerostu gruczołu krakowego, czyli właśnie prostaty, czyli gdzieś na wczesnych, takich momencie, kiedy bardzo wcześnie wykryjemy jakieś takie kwestie nowotworowe związane z prostatą, to tutaj olej dyniowy może być bardzo fajnym wsparciem, takim naturalnym w procesie terapii właśnie tego nowotworu.
Jeśli chodzi właśnie o te kwasy nienasycone i o to, jak fitosterole wpływają na nasz organizm, no to one też jakby tak ograniczają wchłanianie się cholesterolu w układzie pokarmowym. Wiemy dobrze, że cholesterol jest związany z takim ciągiem przyczynowo-skutkowym, a mianowicie, że cholesterol wpływa na odkładanie się blaszek miażdżycowych w naszych żyłach i tętnicach. I niestety ten nadmiar tych blaszek miażdżycowych może powodować różnego rodzaju zastoje, co oczywiście może prowadzić do chorób naczyniowych i w konsekwencji nawet do zawałów serca. I tutaj jakby dbałość o nasze tętnice i żyły i o to, w jaki sposób krew może przez nie przepływać, żeby one nie były niestety tym cholesterolem oblepione, no to tutaj oleje roślinne jak najbardziej stoją na straży zdrowia naszego serca i naczyń krwionośnych. Dodatkowo trzeba sobie powiedzieć, że olej dniowy będzie przypisywane będą mu właściwości ochronne dla naszego układu pokarmowego, bo jak wszystkie oleje roślinne, on będzie pozytywnie wpływał na pracę naszego układu pokarmowego, ale tutaj jego rola to będzie ten układ żółciowy, czyli układ odpowiedzialny za trawienie tłuszczy. I tutaj możemy powiedzieć sobie, że składniki zawarte w oleju dniowym będą wspierały wytwarzanie żółci. I w pewien sposób też będą miały wpływ na profilaktykę tych chorób związanych z woreczkiem żółciowym, oczywiście właśnie z kamieniami woreczka żółciowego, czy z zaburzeniami wytwarzania żółci. Dodatkowo przypisuje mu się takie właściwości regulujące dla naszego układu hormonalnego, również takie pobudzające dla naszego metabolizmu, więc ma bardzo szerokie działanie naokoło układu pokarmowego, szeroko rozumianego. Ale możemy sobie też powiedzieć o tym, że tradycyjnie w medycynie naturalnej olej z pestek dyni, ale jak również nie tylko olej, ale same pestki dyni są używane często wspierająco w kuracjach antypasożytniczych. Czyli w momencie, kiedy chcemy wesprzeć nasz organizm właśnie w momencie, kiedy zmaga się z pasożytami, to też składniki zawarte w oleju dyniowym będą miały pozytywny wpływ na taką kurację. On też mobilizuje nasz układ immunologiczny, przepraszam bardzo, więc tutaj warto sobie go gdzieś zestawić razem z czarnuszką. Czarnuszka jest ciężka w smaku, więc być może to olej dyniowy może ją zastąpić w naszej diecie, jeśli te smaki w suplementacji olejami mają dla nas duże znaczenie. Oczywiście ważne jest to, jak w przypadku wszystkich olejów tłoczonych na zimno, że je musimy spożywać na zimno. Ponieważ wysoka temperatura i obróbka termiczna w przypadku takich olejów niestety jest niedozwolona. Przede wszystkim dlatego, że wszystkie te substancje pochodzenia roślinnego w wysokiej temperaturze ulegają degradacji, ale dodatkowo też mogą pod wpływem wysokiej temperatury wydzielać też takie szkodliwe substancje. Dlatego ważne jest, żeby taki olej stosować właśnie na zimno. Również ważną informacją jest to, że w momencie, kiedy taki olej już odkręcimy po zakupie, to on musi być przechowywany w warunkach chłodniczych, czyli po odkręceniu wstawiamy go do lodówki, zanim go zużyjemy. I teraz do czego taki olej można wykorzystać? Tak naprawdę w naszej diecie mamy kilka możliwości, ponieważ jest to jeden z nielicznych olejów, które nie będą się nadawały tylko do takich potraw wytrawnych, czyli takiego klasycznego korzystania do sałatek, surówek czy do polewania potraw takich jak ziemniaki, ale również możemy go wykorzystywać do białego sera, również możemy polewać sobie nim jajka, ale jego ciekawą właściwością jest to, że można go stosować również do deserów. I tutaj moim wielkim zaskoczeniem było to, że olej dyniowy jest stosowany jako polewa do lodów. I tutaj z lodami waniliowymi albo śmietankowymi, on się niesamowicie ciekawie komponuje. To jest naprawdę fajne połączenie smakowe i myślę, że jeśli mamy taką możliwość, to warto jest spróbować. Ale olej dyniowy możemy wprowadzić do naszego życia nie tylko za pomocą diety, ale również za pomocą stosowania takiego około kosmetycznego, bym powiedziała. I tutaj mam na myśli olejowanie włosów, oczywiście, bo wiadomo, że w przypadku olejowania włosów to jest tak, że olej musi się sprawdzić w naszym typie włosów, czyli gdzieś musimy przetestować, jakie oleje służą naszym włosom konkretnie, jeśli chcemy zacząć przygodę z olejowaniem.
Olej dyniowy jest dość ciekawy pod kątem też właściwości dla naszej skóry, ponieważ to dla mnie jest bardzo ciekawa właściwość, ponieważ on też pomaga walczyć z takimi niedoskonałościami skóry i różnymi uszkodzeniami. I tutaj jeśli na przykład zmagamy się z bliznami, z rozstępami, to taki masaż olejem dyniowym skóry tutaj też może dać ciekawe rezultaty. Myślę, że olej dyniowy posiada tyle ciekawych właściwości, a przede wszystkim ten jego niesamowicie ciekawy smak orzechowy, więc warto by było przetestować i sprawdzić, czy on w naszej diecie mógłby się sprawdzić. Jeśli chcielibyście się dowiedzieć czegoś więcej na temat olejów tłoczonych na zimno, to serdecznie zapraszam Was na naszą stronę internetową www.detektywzdrówko.pl, ponieważ tam są dostępne artykuły z kategorii zdrowie żywności, które napisałam. Troszeczkę mamy takich informacji o tym, jak praktycznie wprowadzać różne małe zmiany do naszego życia, więc serdecznie Was zapraszam na naszą stronę. Jest tam dostępny również sklep internetowy, więc jak najbardziej możecie sobie również zakupić te produkty, które pokazuję w filmach. Co więcej, chciałam Was też zaprosić na nasze media społecznościowe, na naszego Facebooka, na TikToka, gdzie też jest dużo fajnej, merytorycznej wiedzy, ale również wykupiamy się. Można do nas troszeczkę napisać pytań, ponieważ zbieramy w tej chwili pytania, na które poszukujecie odpowiedzi, żeby przygotować ciekawe materiały na przyszłość. Jeśli macie jakieś sugestie na temat tego, jaki temat warto byłoby poruszyć, to bardzo chętnie przeczytałabym o tym w komentarzach albo możecie do mnie wysłać wiadomość właśnie na mediach społecznościowych. I kończąc w zasadzie, jak zawsze, miło było Was zobaczyć. Na razie, cześć!